Audioteka.pl przedstawia Graham Masterton Aniołowie chaosu przełożył Piotr Kuś czyta Mariusz Bonaszewski. Wstęp. Pomysł na powieść Aniołowie chaosu zrodził się, kiedy wraz z moją już świętej pamięci żoną Wieśką odwiedziliśmy Polskę po raz pierwszy. To było w roku 1989. Wieśka była Polką, choć urodziła się w Niemczech, w obozie dla wysiedleńców i nigdy wcześniej nie miała okazji odwiedzić rodzinnego kraju. Dlatego bardzo ucieszyliśmy się, mogąc się do niego wybrać, bo byliśmy niezwykle jego ciekawi. To działo się blisko trzy dekady temu, a Polska, jak wiadomo, była wtedy zupełnie inna od tego tętniącego życiem świetnie rozwijającego się państwa, jakim jest teraz. Ale my tak samo jak teraz czuliśmy ogromną bliskość, zarówno z jego mieszkańcami, jak i z samym krajem nad Wisłą. Sam jestem w jednej czwartej Polakiem, więc oboje poczuliśmy się tutaj jak w domu. Z biegiem czasu zacząłem studiować na własny użytek historię Polski, a także napisałem swoją pierwszą powieść, której akcja w całości się w niej toczy. Mowa oczywiście o Dziecku Ciemności, którego fabuła osadzona jest w Warszawie zaraz po tym, jak upadł komunizm a zachodni inwestorzy rozpoczęli wielką transformację między innymi Centrum Stolicy. Cały czas jednak w mojej głowie kreował się pomysł na aniołów chaosu, widząc zmiany na lepsze, jakie zaczęły zachodzić w Polsce, pomyślałem, że nadszedł czas, aby zrobić mały research i napisać o tym. Fundamentalne pytania, jakie sobie zadawałem brzmiały, jaka byłaby Polska, gdyby nie doszło ani do pierwszej ani do drugiej wojny światowej. Jak świat by wtedy wyglądał? Czy postęp technologiczny rozwinąłby się tak bardzo, gdyby nie doszło do wojen i konfliktów, które ostatecznie przyspieszyły naszą potrzebę szybszej i lepszej komunikacji, wpłynęły na rozwój broni czy też medycyny? Czy mielibyśmy samoloty odrzutowe, albo telewizje, albo komputery, albo telefony komórkowe? Czy mielibyśmy tak doskonale rozwinięty przemysł związany z produkcją żywności? A może wciąż podróżowalibyśmy drożkami albo koleją parową, a wieczorami grywalibyśmy na pianinie i śpiewali pieśni ludowe dla wspólnej zabawy? Z drugiej strony może te wszystkie tragedie związane z wojnami i śmierć tych ludzi, którzy polegli, ta światowa katastrofa uczyniła ludzi lepszymi. Ponieważ pomysł na aniołów chaosu narodził się w Polsce, zadecydowałem, by rozpocząć moją historię w szczególnym punkcie historii tego kraju. Wydarzyło się to 4 lipca 1943 roku o godzinie 23:07, kiedy samolot Liberator z generałem Władysławem Sikorskim na pokładzie runął do morza 16 sekund po starcie z lotniska na Gibraltarze. Czy to był wypadek? Czy ładunek znajdujący się na pokładzie maszyny przesunął się na jej tyły, jak twierdzą niektórzy, i to doprowadziło do przeciągnięcia? A może był to zamach? A jeśli rzeczywiście był to zamach, to kto do niego doprowadził i jaki miał tego cel? Odpowiedź na te oraz na wiele innych pytań znajdziecie na kartach aniołów chaosu. Nieustannie, kiedy tylko mogę, odwiedzam Polskę i za każdym razem poznaję nowych przyjaciół, za każdym też razem czuję się w tym kraju jak w domu. Wieśki niestety nie ma już z nami, ale jeśli jej duch jest gdziekolwiek obecny, to tym miejscem na pewno jest Polska. Z kart tej powieści dowiecie się, że ludzie, których kochamy i tracimy, nigdy nie zostają zapomniani, że czasami tracimy ich z jakiegoś konkretnego powodu. Pomimo naszego żalu życie toczy się dalej i może być lepsze, a słońce pojawia się każdego poranka. Jak Polacy zwykli mawiać w tamtych mrocznych czasach II wojny światowej, gdy słoneczko wyżej, to Sikorski bliżej. A ja mówię Wam teraz, przeczytajcie Aniołów Chaosu, a zobaczycie, że zmienicie swoje spojrzenie na temat wszystkiego, czego kiedykolwiek nauczyliście się o historii świata. Graham, Masterton, 2016 Rozdział pierwszy. Słońce późnego popołudnia niemal dotykało już szczytu skały gibraltarskiej, i Richardowi Bulmanowi zaczynały w związku z tym puszczać nerwy. Ruszamy jeszcze raz, zaskrzeczał w uchu Noego jego ostry głos. I tym razem postarajcie się nie dogonić go tak cholernie szybko. Chcę widzieć więcej przejazdów przez ślad za motorówką, więcej bryzgania wodą, więcej podskakiwania na wodzie, więcej cholernej dramaturgii na miłość boską. Noah skinął mu głową, że zrozumiał, i powoli zatoczył skuterem wodnym marki Yamaha szerokie koło. Siedząca za nim Silia pochyliła się i wykrzyczała mu do ucha: O co chodzi? Jeszcze jeden dubel? Chcę więcej cholernej dramaturgii. Co? Zdziwiła się. Miała przesadny fiński akcent. Myślałam, że zależy mu na cholernej akcji, a nie na cholernej dramaturgii. Może powinniśmy to wykonać w cholernych szekspirowskich kostiumach. Ach cholera, mita wittua! Powrócili do pierwszej pozycji niedaleko jaskrawej pomarańczowej boi, znajdującej się 35 metrów od plaży. Noa zmniejszył obroty czterocylindrowego silnika do minimum. Teraz maszyna jedynie cicho mruczała, czasami tylko głośniej parskając. Noa wyjął z kieszeni paczkę Marlboro, zapalił dwa papierosy i jeden podał sili do tyłu. Pracowałaś kiedyś z wittoriem Baldo? Zapytał ją. Z Wittoriem Baldo? Nie. Ale ktoś mi mówił, że jest bardzo wybredny. Wybredny? Baldo kazał mi kiedyś skakać z półciężarówki siedemnaście razy w jedno popołudnie. Nie podobało mu się to, w jaki sposób koziołkuje po asfalcie. Dlaczego tak wymachujesz rękami i nogami? Wyglądasz jak indyk. Silia roześmiała się. Pracowali razem w Gibraltarze dopiero drugi tydzień, ale Noah zdecydowanie ją polubił. A co ważniejsze, także jej ufał. Miała około 180 cm wzrostu, szerokie ramiona i długie nogi. Czarna peruka, którą miała teraz na głowie, dublując Rayleigh Martin, niezbyt pasowała do jej świetlistej skandynawskiej cery. Była bardzo kobieca, chociaż równie silna jak większość mężczyzn, z którymi kiedykolwiek pracował Noah, a jej wyczucie akcji było niemal cudowne. No i lubiła pikantne dowcipy. No a gotów był jako pierwszy przyznać, że jest dla niej za stary i zbyt zniszczony. W ostatni wtorek obchodził 48 urodziny, gdy tymczasem Silia miała zaledwie dwadzieścia cztery lata. Przynajmniej był od niej wyższy. Smukły, gibki mężczyzna o stalowo siwej fryzurze na jeża i pobróżdzonej kościstej twarzy. Dzisiaj nie musiał wkładać peruki. Dublował Keloga, który był równie siwy. Oparł się na kierownicy skutera, korzystając z chwili wypoczynku. Było późne popołudnie, wciąż jednak utrzymywała się wysoka temperatura, a morze miało kolor purpury. Za skuterem skała gibraltarska, masywny kieł prehistorycznego wapienia wysoki na ponad 400 metrów, stawała się coraz ciemniejsza. Kilka mew przysiadło na martwej fali niedaleko, jakby akceptowały skuter wodny jako zastępczego rodzica. 200 metrów dalej do Mola przycumowana była długa, czarna motorówka marki Fountain. Pracowało przy niej trzech mechaników. Od czasu do czasu włączali silnik, który ryczał jako pętany, po czym bezsilnie kaszlał jak kłócący się dwaj palacze i znowu cichł. Motorówka występowała jako ekspresowy ścigacz, na którym geniusz zła Karl Mordant. Miał podjąć próbę ucieczki przed ścigającym go tajnym agentem Jackiem Brendem i jego zadziorną asystentką Morning Glory. Więcej cholernej dramaturgii, powtórzyła Silia pogardliwie, wyrzucając niedopałek papierosa do morza. Zapieprzać na skuterze, czy nie zapieprzać na skuterze? Oto cholerne pytanie. Może mogłabyś wstać dwie lub trzy sekundy wcześniej. Zasugerował Noa. Mogłabyś też szeroko rozłożyć ramiona, jak jeździec na koniu. To by było dramatyczne. Och, jasne, szczególnie gdybym wpadła dupą do morza. W czasie, kiedy ty byś wstawała, zmniejszyłbym trochę obroty silnika. Podniósłbym też nos skutera do góry, żebyś mogła na moment oprzeć się na moich plecach. Dobra, skoro chcesz spróbować, wchodzę w to. Najgorsze, co mogłoby mi się przydarzyć, to wpadnięcie do wody obok skutera płynącego z prędkością 80 km na godzinę. Kij ci w oko, Wiley Coyote. Czekali z nadzwyczajną cierpliwością ludzi, którzy większość życia zawodowego spędzają na oczekiwaniu. Zapalili jeszcze po jednym papierosie. Od czasu do czasu z jednego pasa w Gibraltarze startował samolot zaledwie 200 metrów z ich lewej strony i błyszcząc wzbijał się w popołudniowe niebo. Jack Brent i jego zadziorna asystentka Morning Glory mieli ścigać Karla Mordanta, między innymi skacząc przez tylny luk dwusilnikowego samolotu transportowego, kiedy tylko maszyna pojawi się nad oceanem, przez cały czas dosiadając skutera wodnego niczym latającego konia. No a nie myślał protestować, że w rzeczywistości woda jest tak płytka, iż oboje od razu by się zabili, a przynajmniej połamali większość kości. Był w końcu kaskaderem, a nie scenarzystą. Od dłuższego czasu nie było słychać silników motorówki i Richard Bullman w końcu pofategował się osobiście na koniec mola, żeby sprawdzić co się dzieje przynajmniej dwadzieścia razy no wyraźnie usłyszał dobiegające stamtąd słowo cholera nie wiem dlaczego facet nie każe na dzisiaj skończyć powiedziała silia prognozy zapowiadają na jutro duże zachmurzenie poza tym w piątek po południu musimy już być w agadirze silniki motorówki niespodziewanie obwiściły powrót do życia Richard Bullman ciężkim krokiem zszedł z mola i wspiął się z powrotem do kabiny swojego żurawia. W różowej koszulce i szerokich białych spodenkach z daleka przypominał niemowlaka. Kamera! krzyknął. I akcja! Aktorzy grający Karla Mordanta i jego ochroniarza Drillbita pobiegli przez molo ścigani przez policjantów w cywilnych ubraniach, Którzy zaczęli strzelać, ale Drillbit się odwrócił i posiekał ich strzałami z Uzi. Wszyscy trzej zachwiali się i z pluskiem wpadli do morza. Mordant i Drillbit wskoczyli do motorówki i odwiązali cumy. Z przeraźliwym wyciem silników motorówka oderwała się od mola i pognała na pełne morze, natychmiast ścigana przez dwie kolejne. W obu znajdowały się ekipy z kamerami. Noa przygazował. I czekał na sygnał. Kiedy nadszedł, puścił sprzęgło i skuter skoczył do przodu, podskakując i rozbryzgując wodę. Kaskaderzy czuli się tak, jakby jechali po kocich łbach na motocyklu bez opon. Szybko wpłynęli na wodny ślad motorówki dwie głębokie bruzdy białej piany. Tym razem Noah prowadził skuter z jednej strony tego śladu na drugą, przecinając obie bruzdy. Co chwilę to wzbijali się w powietrze, to opadali na wodę. Kręgosłup Noego wyginał się i drżał, a kiedy dopływali bliżej motorówki, woda była tak wzburzona, że skuter niemal nurkował pod jej powierzchnię. Poprzez pianę dostrzegał Karla Mordanta ściskającego w dłoniach barierkę tylnego pokładu, wywrzaskującego coś i gestykulującego do nich, oraz Drillbita kierującego ku nim pistolet maszynowy, który trzymał w obu rękach. Kamerzysta z ręcznym arifleksem zajmował pozycję między nimi. Skuter i motorówka robiły tyle hałasu, że Noah nie był w stanie słyszeć strzałów z broni maszynowej, widział jednak małe obłoczki dymu unoszone przez wiatr. Od czasu do czasu schylał głowę na boki, jakby naprawdę chciał uniknąć kul. Drillbit musiał przeładować automat, a to dla Noego było sygnałem, że skierować skuter prosto w burtę motorówki. Dał silnikowi pełną moc i skuter jeszcze szybciej skoczył do przodu, a jego nos uniósł się nad wodę jak krekin w szczękach. I wtedy Noa na moment zwolnił. Cilia poderwała się na nogi i przytrzymała się Noego, dopóki nie uzyskała równowagi. Czuł jej kolana przyciśnięte do swoich pleców, a jej cień na wodzie podpowiedział mu, że szeroko rozkłada ramiona. Wówczas znowu dodał gazu. Uderzył w motorówkę, ostro hamując w tym samym momencie, w którym Silia wyskoczyła w górę, wykonując w powietrzu pełne salto w przód. Wylądowała dokładnie tam, gdzie powinna, to znaczy na środku tylnego pokładu, jednak hamowanie Noego było zbyt gwałtowne. Dziewczyna bezwładnie potoczyła się po pokładzie i w końcu z impetem zderzyła się z kamerzystą. Oboje przelecieli ponad boczną burtą motorówki i wpadli do wody. Cięcie! wrzasnął Richard Bullman niemal Noemu do ucha. Cięcie, cięcie, cholera, cięcie! Do ciężkiej cholery. Co to miało znaczyć? Silniki motorówki umilkły, a Noa okrążył ją, aby pomóc Silii i kamerzyście wydostać się z wody. Silia powoli płynęła krawlem i śmiała się, ale kamerzysta utrzymywał się na powierzchni, rozpaczliwie wymachując ramionami. – Moja kamera! Moja kamera wpadła do morza! Silja wspięła się na skuter i wyciągnęła rękę do kamerzysty. On jednak wciąż bił wodę rękami, wypatrując pod powierzchnią jakiegokolwiek śladu swojego Ariflexa. Morze było tutaj płytkie i bardzo czyste. Jednak Ariflex miał kolor biało-szary i wcale nie było łatwo go wypatrzyć. – No a co się stało? – zapytał Richard Bullman. Przepraszam, Richard. Zdaje się, że źle oceniłem prędkość. Cholerne żarty. Wracaj na stanowisko i spróbujmy jeszcze raz, zanim całkowicie stracimy światło. Mamy mały problem, Richard. Mak upuścił do wody a refleksa. Cholera! Zniszczony? Nie wiem. Kamera po prostu wpadła do wody. Nastąpiła przedłużająca się cisza. No, a wyobrażał sobie, że Richardowi Bulmanowi po prostu odebrało mowę. Słońce w połowie zginęło już za skałą i było jasne, że nie powtórzą tej sceny ani dzisiaj, ani jutro, jeżeli prognozy pogody się sprawdzą. Być może będą musieli tutaj powrócić po zakończeniu zdjęć w Maroku. Następny głos, który usłyszał Noa, należał do Kevina Logana. Kevin był szefem produkcji. Mówił sucho i bez emocji, jakby czytał listę wymogów technicznych, ale w taki sposób odzywał się zawsze, nawet kiedy był wściekły. No a, na pokładzie naszej łodzi motorowej znajdziesz boję sygnalizacyjną. Pod siedzeniami na górnym pokładzie, trzeci schowek po prawej stronie weź ją i oznacz swoją pozycję. Jasne. Co potem? Jutro rano o świcie. Założysz swój sprzęt do nurkowania, zejdziesz pod wodę i znajdziesz naszą kamerę. To nie będzie łatwe, Kevin. Na dnie jest mnóstwo wodorostów. Nic mnie to nie obchodzi, Noah. Masz ją znaleźć. Jeśli nie znajdziesz, będę bardzo niezadowolony. Noah wiedział, co to znaczy. Kilku kamerzystów i techników, którzy uczynili Kevina Logana bardzo niezadowolonym. Nie mogło wrócić do pracy przez długie lata. Dobrze cię zrozumiałem, Kevin, bez odbioru. Rozdział drugi. Następnego ranka, bladym świtem, byli już w małej łodzi dla nurków, która mocno cuchnęła rybami i olejem silnikowym. Zgodnie z prognozami chmury były gęste, nad morzem wisiała mgła, a w powietrzu niemal nie było czuć wiatru. Noa miał tak potężnego kaca, jakby przywalił w coś głową w samochodzie w czasie czołowego zderzenia. Poprzedniego wieczoru ekipa poszła do Labajuka. Podczas długiego i hałaśliwego wieczoru wypił o dwie butelki wina Riocha za dużo w sumie cztery. Nie musisz nurkować, jeśli nie jesteś gotowy powiedziała Silia. Ja mogę to zrobić. Noa wydmuchnął dym papierosowy i potrząsnął przecząco głową. Nie, to była moja wina, więc to moja sprawa. Poza tym Kevin i tak nie pozwoliłby mi o tym zapomnieć. Właściciel łodzi podpłynął do boi sygnalizacyjnej i wyłączył silnik. Gotów, przyjacielu? Gotów, jak zawsze. Noa wyprostował się. Ubrany był w jasnozielone spodenki z palmami i papugami, które kupił w zeszłym roku w Honolulu, kiedy kręcił Hurricane Force. Ciało miał sprężyste i muskularne, opalone na oliwkowy kolor. Jego klatkę piersiową znaczyło wiele blizn, a na przedramieniu miał wytatuowany symbol Sibis. Pszczołę w marynarskiej czapce unoszącą się w powietrzu z wiertarką elektryczną i zestawem kluczy francuskich. Sprawdził regulator, założył na twarz maskę, a potem przechylił się przez burtę i wskoczył do wody. Mimo, że była dopiero połowa września, woda była zaskakująco chłodna. Lato tego roku długo nie nadchodziło i morze Śródziemne nie nagrzało się do swojej zwykłej temperatury. No a okręcił się i wykonał kilka mocnych ruchów nogami, dzięki czemu od razu popłynął pionowo w dół. Najpierw przepłynął przez lśniące ławice tęczowych sardynek. W tym miejscu morze miało zaledwie 18 metrów głębokości, dzięki czemu dno było doskonale widoczne. Większa jego część pokryta była wodorostami, które falowały jak bladozielone włosy. Były to zmutowane wodorosty, kaulerpa taxifolia, które oryginalnie wyhodowano w Monako do akwariów. Do tej pory jednak rozprzestrzeniły się na tysiącach akrów dna Morza Śródziemnego. Dostrzegł coś... Lśniącego wśród wodorostów i popłynął w tamtym kierunku. Natrafił na jedną z wielu pustych butelek po winie, które ktoś wyrzucił za burtę po jakiejś imprezie razem z mnóstwem pobitych talerzy. Prawdopodobnie Grecy urządzili sobie zabawę w bicie naczyń stołowych. Po arifleksie Maka nie było natomiast ani śladu. Używając łańcucha boi sygnalizacyjnej jako centralnego punktu. Zaczął zataczać coraz szersze koła. Nawet by mu się to podobało, gdyby nie straszny łomot w głowie, przypominający uderzenie młotkiem. Nauczył się nurkować, kiedy był w Zatoce Perskiej w oddziałach Sibis. Stał się wtedy jednym z ich najlepszych podwodnych specjalistów. Jego specjalnością było podwodne spawanie naprawianie burt statków zniszczonych przez bomby, bez konieczności odtransportowywania ich do suchych doków. Przed nim znajdowało się wgłębienie pełne wodorostów, szerokie niemal na 70 metrów. Podpłynął ponad jego brzegiem i tam, wśród zwoju sieci i lin, błyszczały soczewki kamery. Sięgnął na dno, złapał rączkę kamery i pociągnął do góry. Modlił się, żeby nagranie maka było nietknięte. Ariflex, wraz z oprzyrządowaniem, wart był ponad siedemdziesiąt tysięcy dolarów. Jednak nagranie na taśmie w środku miało sto razy większą wartość. Teraz niby płynął, niby podskakiwał, kierując się ku boi sygnalizacyjnej, jakby spacerował po księżycu. Nad sobą widział już zarys łodzi i drobne fale, i iskrzące się jak diamenty. Przepłynął nad szeroką połacią nagiego piachu. Nurkowie oczyścili ten teren z kaulerpa, taksifolia za pomocą pomp zsących. Walka z tymi wodorostami była jednak z góry skazana na niepowodzenie. Wodorosty natychmiast odrastały, znacznie szybciej niż jakakolwiek roślina, która rosła tu od wieków. Właściwie bezmyślnie Noa zaczął pływać nad tym fragmentem dna. Znajdowało się na nim najwięcej podwodnych śmieci, wraków i części wraków, różnych szczątków, które zostały wyssane z piasku razem z wodorostami, które z powrotem opadły na dno. Dostrzegł aluminiową poręcz z fotela starego samolotu. Obok niej leżał szkielet walizki z rączką i przyczepioną do niej wywieżką bagażową. Zobaczył męski, sznurowany but kiedyś prawdopodobnie czarny a teraz szaro-zielony dalej emaliowany kubek w połowie zżarty przez rdze parasol splątane sieci rybackie i mnóstwo różnych bloczków i innych przyborów które wyglądały jakby służyły do naciągania żagli miał zamiar zawrócić kiedy dostrzegł częściowo zakopany w piasku pojemnik na lornetkę Pokrywające go płótno było niemal do białości wypłukane przez morze. Istniała jednak szansa, że lornetka, znajdująca się w środku, mogła przetrwać. Dwa miesiące wcześniej, w czasie zdjęć w Montrealu, Noah stracił doskonałą lornetkę Nikon Premier i nie zdążył jeszcze kupić sobie nowej. Podpłynął i złapał zapasek pojemnika. Wydawał się zbyt lekki, żeby mógł zawierać lornetkę, jednak kiedy nim potrząsnął. Coś w środku zagrzechotało. Spróbował otworzyć pudełko, jednak zamek był zbyt skorodowany, przywiązał zatem pojemnik do pasa. Nie tracąc już więcej czasu, popłynął w kierunku boi, dzierżąc w dłoni kamerę. Przywiązał ją do liny spuszczonej z łodzi i trzykrotnie szarpnął, dając znać, że znalazł to, czego szukał, i można go wciągać do góry. Obok niego pojawiła się ławica jakichś ciekawskich ryb, ale szybko się rozproszyły, kiedy energicznym ruchem wystartował do góry. Cilia wychyliła się za burtę i pomogła mu wydostać się z wody. Dobra robota! Teraz możesz mi postawić śniadanie prawdziwe angielskie śniadanie z grzankami i czarnym pudingiem. Chyba żartujesz. Potrzebuję tylko krwawej mery. Wódki stolicznej z podwójnym Tabasco i sosem Worcestershire. Wzięli taksówkę do hotelu O'Callaghan's Elliot na Governor's Parade, gdzie mieszkała cała ekipa Dead Reckoning, i poszli do Rooftop Restaurant na śniadanie. Przez panoramiczne okna widać było cieśninę gibraltarską, południową Hiszpanię i Maroko, chociaż mglista aura sprawiała, że widok był niesamowity. Zadziwiasz mnie. Powiedział Noa, patrząc jak Silja je tłustą angielską kiełbasę. Mam bardzo szybką przemianę materii wyjaśniła uśmiechając się do niego. Bez ciemnej peruki Rayleigh, Martin nie wyglądała tak anemicznie. Jej włosy były tak jasne, że niemal białe i nadawały jej wygląd elfa. Miała wysokie kości policzkowe i niebieskie oczy, tak blade jak zimowe niebo. Jednak najbardziej atrakcyjna, zdaniem Noego, była jej siła fizyczna i myśl, że w walce bez żadnej broni najprawdopodobniej nie zdołałby jej pokonać. Do ich stolika podszedł Richard Bullman w byle jakiej zielonej, płóciennej marynarce, rzemekowych sandałach i żółtych spodniach. Miał workowatą, ziemistą twarz. Jego czarne, kręcone włosy były nieuczesane i wyglądał, jakby się nie golił co najmniej od czterech dni. Myślałem, że to was zainteresuje. Kevin sprawdził właśnie refleksa. Pieprzona elektronika poszła w diabły, ale nagranie się zachowało i to bynajmniej nie dzięki wam. Będziemy jeszcze raz kręcili tę scenę? zapytał Noah. Obwisłe policzki Richarda Bulmana zatrzęsły się. Nie, dzięki Bogu. Mówię to bez przyjemności, jednak ostatniej nocy przejrzałem nagrania z innych kamer i są cholernie dobre. Nie jest to to, o co mi dokładnie chodziło, ale sposób, w jaki Silia koziołkuje przez ten cholerny pokład istna kula armatnia. To cholerna ulga. Dla ciebie tak. Uchwycił spojrzenie Jean Botaro, jednej z producentek filmu siedzącej po drugiej stronie sali, i pomachał do niej. Jean. Muszę porozmawiać z cholerną Jean. Kiedy sobie poszedł, Noa położył na stoliku pojemnik na lornetkę. Wziął nóż do smarowania chleba i zaczął dłubać w zamku. Chyba nie myślisz, że znajdziesz tam lornetkę. Potrząsnął głową. Nie, ale coś tam jest. Który z kelnerów podszedł bliżej, z dezaprobatą przyglądając się, jak Noa zdrapuje rdze na biały obrus. W końcu udało mu się wsunąć czubek noża pomiędzy uchwyty zamka i otworzyć pojemnik. Najpierw wyciągnął czerwono złote pudełko do tytoniu pokryte plamami rdzy, a następnie wielki czarny medalion o średnicy mniej więcej siedmiu centymetrów i grubości pół centymetra. Do medalionu dołączony był ciężki czarny łańcuch. Noa wziął medalion do ręki i zaczął go uważnie oglądać. Jedna jego strona pokryta była równoległymi liniami, które można było uznać za prymitywne strzały. Na drugiej znajdował się sierp księżyca, jakieś kółka i litery. p r -c -h -a -l. Co to jest? – zapytała Silia. Wyciągnęła z kieszeni okulary bez oprawek i popatrzyła na medalion ponad stolikiem. Ja – Nie mam zielonego pojęcia – Wygląda jednak na bardzo starą rzecz, co? A te litery? Może to są jakieś inicjały? Kto to wie? Obejrzyjmy pudełko. Pudełko było pokryte emalią. Na wierzchu widniał wizerunek szkarłatnego diabła palącego długą fajkę. Napis pod diabłem brzmiał Tabak Czert. Noah powoli otworzył pudełko. W środku znajdowała się jeszcze pewna ilość grubej czarnej tabaki i sześć albo siedem kawałków poplamionych fragmentów gazet, starannie podzielonych na kwadraty. Zdaje się, że komuś brakowało bibułki papierosowej powiedział Noah. Wziął kawałek gazety do ręki i spróbował czytać. Nie rozumiem ani słowa powiedział po chwili. Jak myślisz, co to za język? Może węgierski. Silia wzięła papier do ręki i po chwili powiedziała z przekonaniem. Czeski. Widzisz to słowo? Nemocnice? To znaczy szpital. Naderwałam ścięgno Achillesa, kiedy byłam na zdjęciach w Pradze i zabrali mnie właśnie do nemocnice. A więc może prhal znaczy coś po czesku. Może to jednak nie są żadne inicjały. Może to po czesku zagadka. To prawie tak brzmi, prawda? Brhal. Silia popatrzyła na niego ponad okularami wcale nierozbawiona, wzięła od Noego jeszcze jeden fragment gazety i popatrzyła na tekst. Popatrz, tutaj jest data 30 czerwca 1943. 64 lata temu. Zatem ktoś to zgubił w czasie II wojny światowej. Pewnie wypadło z jakiegoś statku albo okrętu, a może pochodzi z jakiejś katastrofy lotniczej. Na dnie morza, tam gdzie to znalazłem, było wiele różnych części samolotu, a to miejsce leży mniej więcej na przedłużeniu pasa startowego. No a wyciągnął z kieszeni dwa malboro i oba zapalił. Ojciec zawsze mi mówił, że palenie zabija. Rozdział trzeci. Adeola obudziła się i popatrzyła na elektroniczny budzik przy łóżku. Piąta pięćdziesiąt siedem. Cholera. Nie będzie miała czasu na poranny trening. Z trudem zdąży wziąć prysznic. Wyswobodziła się spod ciężkiego ramienia Rika. Już późno powiedziała. Pierwsze spotkanie mam o szóstej czterdzieści pięć. Rik parsknął i wymamrotał. Stój. Chyba nie chcesz tego zrobić, stary. Adeola odrzuciła kolorową narzutę i wyskoczyła z łóżka. Powiedziałeś, że mnie obudzisz. Obiecałeś, że mnie obudzisz. Jezu, Chryste, twoja praca polega na tym, żeby mnie budzić. Rik otworzył jedno oko i zdezorientowany popatrzył na Adeole. O co chodzi, dziecino? Co się stało? Za czterdzieści siedem minut muszę siedzieć przy stole z Etiopczykami. Oto co się stało. Muszę być świeża, wyglądać perfekcyjnie i muszę mieć jasno w głowie. Muszę być w najwyższym stopniu skoncentrowana. Przeszła przez pokój, po drodze zrzucając siebie błękitną koszulę nocną i otworzyła drzwi do łazienki. Nie mogę mieć podkrążonych oczu, nie mogę wyglądać na zmęczoną, ani też nie mogę cuchnąć, jakbym przez całą noc uprawiała seks z szefem mojej ochrony. Rick uniósł się na łokciu. Ale ty przecież uprawiałaś przez całą noc seks z szefem swojej ochrony. Adeola weszła do łazienki wyłożonej niebieskimi kafelkami i przyjrzała się sobie w lustrze nad umywalką. Boże wszechmogący, pomyślała. Uznała, że wygląda jak któraś z magicznych masek sprzedawanych na rynkach w ubogich dzielnicach Lagos. Jej włosy były zmierzwione. Miała podpuchnięte oczy i obrzmiałe wargi. Weszła do szklanej kabiny prysznicowej i odkręciła wodę. Kawy? Zapytał Rick, wchodząc nago do łazienki. Był krępy i muskularny. Na piersiach miał gęste czarne włosy, które tworzyły kształt krzyża. Był przystojny. A jego twarz, w kształcie serca, miała w sobie coś kobiecego, jak twarz młodego toniego Kertisa czy Raya Lioty. Wystarczy mi sok żurawinowy. Ritko otworzył drzwi kabiny prosznicowej i stał patrząc, jak Adeola mydli ciało. Miał lekki tik w prawym oku, wspomnienie poranie postrzałowej w Kuwejcie. Sprawiał więc wrażenie, jakby przez cały czas puszczał do dziewczyny oko. Jesteś pewna, że to wystarczy? Sok żurawinowy przecież przecież 47 minut to jeszcze mnóstwo czasu. Odwróciła się do niego. Na wszystko jest właściwy czas, panie Kawana. Czas na życie i czas na śmierć. Czas na to, żeby być kochankiem i na to, żeby być wojownikiem, a także na to, żeby spieprzać z łazienki i włożyć jakieś spodnie. Jesteś boginią, wiesz o tym? Popatrz na siebie. Adeola miała pociągłą, egzotyczną twarz o kocich oczach i wyraziście mocno zarysowaną szczękę. Tego ranka mogło jej się zdawać, że przypomina magiczną maskę, jednak wyglądała dokładnie jak jej matka, której nadzwyczajna uroda sprawiła, że 33 lata temu, podczas pierwszego dnia na jakimś przyjęciu w Abudrzy, zakochał się w niej dyrektor ONZ do spraw Afryki i poślubił ją w ciągu trzech miesięcy. Rok później urodziła się Adeola. Imię to znaczyło kochana przez wszystkich. Jej ojciec był biały, zatem skóra Adeoli była jaśniejsza niż matki, po której odziedziczyła pełne piersi i biodra. Nogi miała jednak od niej znacznie dłuższe po ojcu. W miarę jak rosła, bezustannie ją pytano, czy rozważa karierę modelki czy aktorki, jednak te zawody nie były dla niej zbyt zasadniczej, zbyt poważnej i zbyt wyważonej. Pragnęła zrobić coś dobrego dla świata. To dlatego w końcu dołączyła do DAF, która obecnie była najbardziej wpływową agencją humanitarną na świecie, finansowaną z prywatnych funduszy. Jesteś słodziutka, moja damo, powiedział Rick, kiedy Adeola wybiegła z łazienki w turbanie z ręcznika. Rick miał na sobie białą, płócienną koszulę i spodnie w kolorze piasku pustyni. Przepiął już kaburę na szelkach, jednak jego czarny automatyczny zig P-225 leżał na stole obok misy z papajami i pomarańczami. Rozmawiałeś z kapitanem Madubę o bezpieczeństwie? zapytała adeola, biorąc do ręki szklankę z sokiem. Tak, ale jego bardziej ekscytuje siła ognia niż dobre rozpoznanie. Osobiście gówno mnie obchodzi, ile rakietowych wyrzutni granatów on i jego matoły mają w arsenale. Jeśli ktoś wślizgnął się do środka i podłożył bombę pod stołem konferencyjnym, nic mu one nie pomogą. Wtedy żegnaj Dubaju, powiedziała Adeola. Podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. Jej apartament znajdował się na 48. piętrze hotelu Emirates Towers, a z okna rozpościerał się widok na królewskie stajnie i położoną za nimi pustynię. Pustynia miała tego ranka jaskrawo różowy kolor niemal taki sam jak sok żurawinowy Adoli. Pustynia zawsze wzbudzała w niej bardzo dziwne uczucie. Miała wrażenie, że widzi na niej swoją śmierć, która cierpliwie tam na nią czeka. Przeszła do sypialni i otworzyła jedną z szuflad. Większość ubrań, które kupiła sobie w Dubaju, była prosta i w stonowanych kolorach. Dzisiaj wyciągnęła jasno cytrynową sukienkę, którą nabyła podczas ostatniej podróży do Nowego Jorku. Jak na jej gust, za bardzo przypominała styl Hillary Clinton, jednak mężczyźni, z którymi miała negocjować w Afryce i na Bliskim Wschodzie, spodziewali się po kobietach skromności i szacunku. Już sama konieczność rozmawiania z kobietą na równych prawach wprawiała ich w wielkie rozdrażnienie. Bierzemy wszystkie trzy limuzyny, zawołał do niej Rick, kiedy siedziała przed toaletką, starając się ułożyć jakoś włosy. Dla odmiany zajmiesz miejsce w trzeciej. Podjedziemy pod wejście do hotelu Tash, po czym Jimmy i Miko wysiądą i dobrze się rozejrzą. Dopiero jak uznają, że wszystko jest w porządku, dadzą ci sygnał. Wtedy i tylko wtedy będziesz mogła opuścić samochód. Jeżeli cokolwiek wyda nam się podejrzane, twój samochód natychmiast się wycofa i z pełną prędkością pojedzie Al Riga Nie muszę powtarzać, że w takim wypadku masz praktycznie przylgnąć do podłogi. Adeola wpinała klamrę we włosy, przygryzając koniuszek języka. Słyszysz mnie? zawołał Rick. Słyszę. Po prostu mam problem z moimi nieznośnymi włosami. Co ja z nimi robiłam w nocy? Chcesz powiedzieć, że nie pamiętasz? Jimmy Miko, Charles O'Brien i Nesta czekali na nich w holu hotelowym. Wszyscy byli ubrani bardzo dyskretnie. Jak Rick w białe koszule, granatowe sportowe marynarki i spodnie khaki. Tylko Nesta miała na sobie niebieską bluzkę i czarną, płócienną spódnicę do kolan. Można by ich wziąć raczej za pracowników jakiegoś biura podróży niż za ochroniarzy. Charles O'Brien sprawdził czas na wielkim zegarku marki Breitling. Trzy minuty przed czasem, powiedział. Mamy od razu jechać, czy poczekamy? Poczekamy. Odparł Rick. Tutaj jest bezpieczniej niż w tarż. Miko, co się dzieje w eterze? Nic, co mogłoby nas dotyczyć. W porządku. Ja również nie mam żadnych ostrzeżeń od Alamina. Mimo wszystko jedziemy na bardzo istotną konferencję, że tak powiem, politycznie. Dlatego proszę, żeby wszyscy byli nadzwyczaj czujni. Z samego rana sprawdziłem dach naprzeciwko tarż, powiedział Jimmy. Nie ma tam dostępu, ale nawet jeśli ktoś by się na nim znalazł, nie będzie miał czystego pola do strzału. Mieszkania? We wszystkich są lokatorzy. I to samo żadnej możliwości czystego strzału zbyt wiele drzew, a poza tym na linii ognia i tak będą stały samochody. Jasne, to mi się podoba. Coś jeszcze, zanim ruszymy? Ufasz ludziom, kapitana Madube? zapytała Nesta. Nie ale ja nigdy nie ufam afrykańskim służbom bezpieczeństwa, niezależnie od miejsca, w którym się znajduję. W połowie roboty może się okazać, że w kraju doszło do jakiegoś puczu i uśmiechnięte gęby przyjaciół mogą w jednej chwili okazać się surowymi twarzami fanatycznych wrogów. W zespole kapitana Madube jest kilku ludzi, którzy wykonywali jakieś wątpliwe zadania w Mogadiszu. Miejmy więc oko również na nich. Opuścili przyjemny chłód i wyszli na podjazd przed hotel. Mimo, że było jeszcze wcześnie, temperatura zdążyła osiągnąć 30 stopni i upał uderzył ich jak żar z otwartych drzwi rozgrzanego pieca. Przy krawężniku stały trzy lśniące czarne Fordy Explorery, jeden za drugim. Pilnował ich szósty członek zespołu ochrony Adeoli, Ruben Brock. Rubena trudno było wziąć za agenta biura podróży. Owszem, miał niebieską marynarkę i odprasowane spodnie, a dłonie trzymał spokojnie złączone przed sobą, niemal przyciśnięte do genitaliów. Jednak wielka ogolona głowa nadawała mu wygląd minotaura. Właściwie w ogóle nie miał szyi, a jego tułów był tak prostokątny, że dzięki niemu zyskał wisko Kwadratowy Rób. Gdy eskortowali Adeole do ostatniego eksplorera, dołączył do reszty zespołu. Wszystko w porządku? Zapytał schropowatym akcentem spitzburga. Jesteśmy gotowi do startu? Gotowi do startu. Kiedy otwierali drzwiczki eksplorera, z głębi ulicy dobiegł do nich młody arab w luźnej czarnej galabii wyświechtanych spodniach. Jego sandały głośno plaskały o asfalt. Assalamu alaikum! w Halek! zawołał. Adeola odwróciła się. Chłopak wyglądał zupełnie niewinnie. Nie mógł mieć więcej niż 17 czy osiemnaście lat. Na głowie miał rdzawo czerwoną, zrobioną na drutach czapkę, a pod nosem pierwsze ślady sypiącego się wąsa. Kiedy zobaczył Adeole, uniósł do góry rękę i zawołał: Pani adeola Davis! Saba Al-Kair! Dzień dobry pani! Rick natychmiast objął adeolę w biodrach i niemal wrzucił na tylne siedzenie eksplorera. Padnij, połóż się płasko na siedzeniu. Ruben ruszył w kierunku Araba i złapał go, zanim zbliżył się na dwadzieścia metrów do eksplorera, w którym znajdowała się Adeola. Spieprzaj stąd dzieciaku. Tutaj nie można przebywać. Asif, przepraszam. Rozpoznałem panią Adeole Davis. Przykro mi dzieciaku, nikogo nie rozpoznałeś. Proszę, ja bardzo podziwiam panią Adeole Davis. Jest moją bohaterką, tak ciężko pracuje dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Ja chcę tylko autograf. Młody Arab sięgnął do wewnętrznej kieszeni Galabi. Ruben natychmiast wyciągnął pistolet i zawołał. Nie ruszaj się, nawet o tym nie myśl. Jednak młody Arab rozsunął fałdy szaty, żeby pokazać, że nie ma pod nią nic oprócz zwykłego notatnika. Chcę tylko autograf. Przykro mi, dzieciaku, pomyliłeś się. To nie ta osoba. A teraz spieprzaj. Z hotelu wyszło dwóch portierów w uniformach i zaczęło krzyczeć na młodzieńca po arabsku, nakazując mu, żeby natychmiast sobie poszedł. Jeden z nich chciał go kopnąć, jednak nie trafił i prawie upadł. W końcu młody Arab podniósł obie ręce do góry w geście kapitulacji. Dobrze już dobrze. Mafi muszkila, już sobie idę. Odwrócił się i zaczął odchodzić, klapiąc sandałami po asfalcie. Rick otworzył drzwi eksplorera dopiero kiedy wrócił Ruben. Fałszywy alarm. To był jakiś łowca autografów i tyle. Ruszajmy, zanim będziemy spóźnieni. W końcu nie chcemy, żeby jego ekscelencja Atoketona Ketona Aklilu na nas czekał, prawda? Zajęli miejsca w trzech limuzynach i z piskiem opon wyjechali z pod hotelu Emirates Towers na asfalt gorący jak rozgrzana blacha do pieczenia. Rozdział czwarty. Kapitan Madube i jego zespół ochroniarzy czekali na nich przed hotelem Taj Palace. Razem z nim ochroniarzy było ośmiu, wszyscy w luźnych brązowych marynarkach i okularach przeciwsłonecznych. Na ich tle wyróżniał się tylko sam kapitan w oliwkowo-zielonym mundurze wojskowym przepięknie uszytym i wyprasowanym, zaopatrzonym w liczne medale w wstążeczki i kolorowe emblematy. Teren wokół hotelu jest sprawdzony i całkowicie bezpieczny, oznajmił, kiedy Rick i Ruben prowadzili Adeole po schodach wiodących do holu. Rick ściągnął okulary i rozejrzał się wokół przymrożonymi oczami. Cieszę się, że to słyszę. Kapitan Madube był niski, miał wielką głowę i bardzo czarną skórę. Krzaczaste brwi i liczne szramy na policzkach nadawały jego twarzy surowy wyraz. Być może z powodu jego obcego akcentu Adeola zawsze uważała, że zachowuje się arogancko Nigdy nie natrafiła na wiarygodny dowód Plotki jednak mówiły, że kapitan Madube Przed kilku laty był zamieszany w akcję Podczas której poddano okrutnym torturom I zamordowano kilkanaście osób z plemienia Oromo W dystrykcie Jarso na terytorium Wolagi Wśród ofiar była ciężarna kobieta W porządku, powiedział Rick jeszcze tylko chcielibyśmy szybko sprawdzić salę konferencyjną. To już zostało zrobione ku memu całkowitemu zadowoleniu, powiedział kapitan Madube. Mimo wszystko. Zostało to już zrobione i nie wniosłem zastrzeżeń, powtórzył kapitan Madube. Nie uczynił żadnego ruchu, który świadczyłby o tym, że ma zamiar ustąpić. Rick lekko spuścił głowę. Pan chroni swojego ministra spraw zagranicznych, kapitanie. Jestem przekonany, że czyni pan to najlepiej, jak tylko pan potrafi. Ja natomiast odpowiadam za panią Davis i muszę nalegać. Zamierzam dokładnie sprawdzić salę konferencyjną pod kątem wszelkich problemów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo mojej podopiecznej. Nie interesują mnie pana niedorzeczne sugestie. Adeola uznała, że czas się wtrącić. Pan kawa na niczego nie sugeruje, kapitanie. Ma jednak prawo sprawdzić wraz z zespołem salę konferencyjną, albo żadnej konferencji nie będzie. Jestem ciekawa, jak pan to wytłumaczy ministrowi. Ma pan dziesięć sekund. To wszystko, wyjeżdżamy. Ale dziesięć sekund jeszcze nie minęło. Rzeczywiście, nie minęło. Zmieniłam zdanie. Tak jak pan zmienia swoje. Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Etiopii trwało 4,5 godziny. Tak jak większość spotkań, w których Adeola brała udział w Afryce i na Bliskim Wschodzie, było rozwlekłe i senne. Odbywało się w chłodnym białym pomieszczeniu z wysokim sufitem i białymi muślinowymi firankami w oknach, przez które Adeola widziała miasto. Od czasu do czasu do sali wpadały refleksy światła słonecznego, które odbijało się w szybach samochodów. Długi niski stół zastawiono różnymi etiopskimi przekąskami, które przygotował osobisty kucharz jego ekscelencji. Stały na nim miseczki z Dabokolo, małymi kuleczkami wysuszonego chleba, talerze z ciepłym mięsem o nazwie kitwo oraz kilkoma różnymi daniami wegetariańskimi jak misir, wat, wykonane z soczewicy czy fosolia stronki fasoli. Były też kawa, etiopska herbata ziołowa, ale nie podano alkoholu. Adeola piła wyłącznie ambo, etiopską gazowaną wodę mineralną. Uważała ją za stanowczo zbyt słoną i zbyt metaliczną, chciała jednak w ten sposób okazać szacunek swojemu gospodarzowi. Ato Ketona Akilu był niskim, powolnym mężczyzną. Miał niezwykle starannie wypielęgnowaną brudkę, wytrzeszczone oczy i ostry nos. Był elegancko ubrany w białą jedwabną koszulę, jasno-beżowy garnitur szyty na miarę. Z przegubu ręki zwisał mu luźno wielki złoty rolex. Mówił biegłym, lecz raczej pedantycznym angielskim, z akcentem, jaki można usłyszeć wśród Brytyjczyków z wyższych klas. W końcu kształcił się w harrow. Musi pani zdać sobie sprawę, droga pani, że od 1990 roku polityka zagraniczna Etiopii zmierza do ograniczenia naszej zależności od pomocy płynącej z Zachodu. Doceniamy ją, a szczególnie w latach suszy i głodu. Problem z pomocą polega jednak na tym, że zawsze towarzyszą jej uwarunkowania i zastrzeżenia polityczne, prawda? Cóż, ma pan rację, odparła Adeola. I mogę panu powiedzieć, że moja organizacja upoważniła mnie do zaoferowania panu istotnego pakietu w ramach nowej akcji pomocy, szczególnie środków medycznych i żywnościowych, znacznie powyżej kwot, które uzgodniliście z USAID. Nie będę w związku z tym stawiać żadnych warunków, przynajmniej nie w taki sposób, jaki pan ma na myśli. Chciałabym z panem współpracować, nie zamierzam natomiast niczego dyktować. Ale bardzo proszę o to, żeby Pan poważnie rozważył moje słowa. Jeden ze służących ministra podał Adeoli talerz Indjera, płaskiego chleba, z którym jada się większość etiopskich dań. Oderwała kawałek i zaczęła nim wybierać misji ład. Nie zamierzała ruszać kitwo. Mogło sobie być bardzo popularne w Etiopii, jednak jej przyjaciółka Rud. Spróbowała kiedyś czegoś takiego i spędziła dziewięć straszliwych dni w toalecie. Jak pani wiadomo, odbudowujemy naszą pozycję polityczną w świecie, mówił minister spraw zagranicznych. W naszym kraju panują bieda, zacofanie i analfabetyzm. Przyznajemy się owszem do wielu braków. Wszystkie są jednak rezultatem wielu wieków obcego ucisku i bezustannej agresji ze strony naszych sąsiadów. Rozumiem to, ekscelencjo, odpowiedziała Adeola. Jednak społeczność międzynarodowa nigdy nie obdarzy pańskiego kraju pełnym szacunkiem, jeżeli ten kraj będzie kontynuował akty represji oraz czystki etniczne w stosunku do własnych obywateli. Minister zmarszczył czoło, jakby słyszał o czymś takim po raz pierwszy w życiu. Represje? Czystki etniczne? Nie wiem, kto pani przekazał takie błędne informacje. Oczywiście, starannie pilnujemy, aby wszyscy obywatele w naszym kraju przestrzegali obowiązującego prawa. W kraju tak różnorodnym pod względem narodowościowym jak nasz jest to niezbędne. Czasami z powodu suszy musieliśmy przenosić całe społeczności z jednego miejsca na drugie dla ich dobra. Kierowały nami pobudki humanitarne, ale represje, czystki etniczne. Mój Boże! Adeola jednak naciskała. W szczególności, ekscelencjo, bardzo zależy mi na gwarancjach dla ludu Anłaka w Gambeli. Gwarancjach? Jakie gwarancje są pani potrzebne? Anłakowie to strasznie buntowniczy lud. Są bardzo źli, bardzo niewdzięczni, a jednak, mimo to, zawsze traktujemy ich sprawiedliwie. Z całym szacunkiem, ekscelencjo. Anuakowie są bardzo spokojni i do wszystkich nastawieni pokojowo. To rolnicy, a nie buntownicy. A jednak moje biuro regularnie otrzymuje informacje o okropnych aktach przemocy wobec nich, stosowanych przez siły rządowe. Ich kobiety są bite i gwałcone, mężczyźni karani za takie przestępstwa, jak zwyczajowe rozmowy na ulicy. Nie, droga pani. Oczywiście do mnie także dotarła część z tych fałszywych informacji. Mogę panią jednak zapewnić, że wszystko to są kłamstwa i znacznie przesadzone pogłoski rozgłaszane przez tych, którzy chcą rzucić cień na dobrą reputację etiopskiego ludowego frontu rewolucyjno-demokratycznego. I tak mijały godziny. Adeola bezustannie powtarzała prośbę, aby rząd Etiopii przestał traktować afrykańskie mniejszości tak okrutnie, a Ato Ketona Aklilu uporczywie zaprzeczał, że jakiekolwiek okrucieństwa w ogóle mają miejsce. Niech pani posłucha. W porównaniu z okropnymi cierpieniami wielu narodów Afryki, Anuakowie na przykład opływają w dostatki. Naprawdę? To dlaczego zostali wyrzuceni z własnych wiosek? Dlaczego siły rządowe rozstrzelały blisko pięciuset spośród nich? Mógłbym w ciągu kilku tygodni zorganizować pani wizytę w Gambeli. Wtedy sama pani zobaczy, że mówię prawdę. Dobrze. Przyjmuję tę ofertę. Będę wdzięczna, jeśli udowodni mi Pan, że się mylę. Jak większość spotkań także i to zakończyło się bez żadnych wspólnych wniosków końcowych. Nastąpiły pożegnania, uśmiechy i uściski dłoni. Nie dołączył do nich jedynie kapitan Madube, który z urażoną miną i oczyma błyszczącymi ze złości stał w kącie sali. Niczego jednak nie uzgodniono, nie przyjęto żadnych gwarancji. Żadna ze stron nie podjęła żadnych zobowiązań. Mimo wszystko Adeola uśmiechnęła się, kiedy Rick i Ruben jechali z nią ekspresową windą do holu hotelowego. Wyglądasz na cholernie zadowoloną z siebie, powiedział Rick. Oczywiście. Zawstydziłam go, a o to mi chodziło. Wstydził się? Tak. Zaprosił mnie do odwiedzenia Gambelli i osobistego sprawdzenia, jak dobrze traktowani są Anuakowie. Nie zrobiłby tego, gdyby tak bardzo nie potrzebował tej pomocy. Spójrzmy jednak na to realnie. Tegoroczne zbiory były najgorsze od 17 lat i sądzę, że rząd Etiopii raczej zdecyduje się przerwać prześladowania anuaków na jakiś czas niż odrzuci pomoc żywnościową wartą 5,5 miliona dolarów. Wszystko ma więc swoją cenę, co? zauważył Rick, nawet ludzka przyzwoitość. Przeszli przez lśniący marmurowy hol. Na zewnątrz czekał na Adeole tłum reporterów i ekipy telewizyjne. Mieli stać za liną jednak kiedy Adeola wyszła na schody i tak naparli na nią z mikrofonami. Pani Davis, czy zdołała Pani osiągnąć jakieś porozumienie z rządem Etiopii? Pani Davis, czy poczynili jakieś ustępstwa w dziedzinie praw człowieka? Pani Davis? Adeola zatrzymała się na chwilę. Dzisiaj o 18:00 na konferencji prasowej w Emirates Towers wydam pełne oświadczenie. Teraz mogę państwu jedynie powiedzieć, że ekscelencja i ja odbyliśmy bardzo konstruktywną rozmowę, podczas której poruszyliśmy wiele ważnych kwestii, w tym zagadnień humanitarnych i dotyczących praw człowieka. Co z Anuakami? Rozmawialiście o sytuacji w Gambelli? Tak. Jego ekscelencja uprzejmie zaprosił mnie do Gambelli, abym mogła sama przekonać się, w jakich warunkach żyje lud Anuaków. To zwiąże draniowi ręce, pomyślała. Teraz, kiedy poinformowałam o tym publicznie, nie będzie mógł wycofać zaproszenia, nie robiąc wrażenia, że ma coś do ukrycia. Rick ujął ją pod łokieć. Chodź, czas ruszać. Jesteśmy tu zbyt odkryci. Trzy czarne eksplorery powoli torowały sobie drogę pod główne wejście do hotelu. Rick stał przy Adeoli i rozglądał się niespokojnie dookoła. Dziennikarze i ekipy techniczne zdawali się być wszędzie, a tymczasem do tłumu dołączyła jeszcze jakaś świeżo przybyła francuska wycieczka. Rick nigdy nie był zadowolony, kiedy musiał obserwować zbyt wielu ludzi naraz. Otworzyły się drzwiczki aut. Z trzeciego z nich wysiadł Charles O'Brien. I skinął na Rika, żeby jak najprędzej sprowadził Adeolę po schodach. W tym momencie Adeola usłyszała plaskanie sandałów. Młody arab, który wcześniej próbował uzyskać jej autograf przed hotelem Emirates Towers, teraz niemal biegł po schodach w jej kierunku. Uśmiechał się jak poprzednio i wołał: Pani Davis, assalam alekum. Twój wielbiciel, łowca autografów, powiedział Rick. Natrętny mały utrapieniec. Hej, przyjacielu, krzyknął Ruben, wyciągając rękę, aby zatrzymać młodego araba na schodach. Już ci mówiłem, nie pamiętasz? Ani kroku dalej. Och, daj spokój, Ruben, sprzeciwiła się Adeola. Przecież on chce tylko autograf. Ja chcę tylko autograf, powtórzył młody arab. No już, dobrze. Zgodził się Ruben i zrobił miejsce, żeby młody arab mógł wbiec kilka stopni wyżej. Wtedy jednak Krik zawołał: Na litość boską! Przecież on jest zapięty pod szyję! I gdzie jest jego czapka? Co? zdziwiła się Adeola. Ale w tej chwili także ona zdała sobie sprawę, że czarna galabija młodego araba jest zapięta na wszystkie guziki a na głowie zamiast rdzawo czerwonej włóczkowej czapki ma on czarną szarfę. Poza tym sprawiał wrażenie o wiele tęższego niż wcześniej. Ruben, wrzasnął Rick i wyszarpnął pistolet. Ruben popędził w górę po schodach i rzucił się na młodego Araba, jak gracz amerykańskiego futbolu. Obaj zaczęli się toczyć w dół, jednak nie przebyli nawet połowy drogi po schodach, kiedy nastąpiła ogłuszająca eksplozja. Głowa młodego araba odpadła od ramion z takim impetem, jakby ją ktoś kopnął i poleciała wysoko w górę. Podmuch powietrza z ogromną siłą rzuciła ole do tyłu. Upadając, dostrzegła deszcz padających dookoła niej ludzkich szczątków, po czym poczuła na twarzy coś ciepłego i mokrego. Poczuła też jak Rej próbuje złapać ją za rękaw, jednak bezwładnie upadła na schody, po czym potoczyła się w dół i toczyła się dopóty, dopóki nie znieruchomiała obok tylnego koła eksplorera. Drzwi hotelu popękały na drobne kawałki i w powietrze strzeliło szkło okienne. Najbardziej ucierpieli od niego dziennikarze. Jakaś reporterka krzyczała w niebogłosy z wielkim fragmentem szkła wystającym z policzka. który z kamerzystów uniósł ramię, żeby chronić twarz jednak szkło mu to ramię odcięło. Jeden z chłopców hotelowych został wyrzucony do przodu, jakby nurkował i nadział się na mosiężny stojak, do którego przywiązana była lina. Wybuch trwał zaledwie ułamek sekundy, ale Adeoli zdawało się, że trwa wieczność. Po hotelowych schodach płynęła krew, a w powietrzu unosił się gryzący brązowy dym papiery i strzępy ubrań. Spróbowała usiąść. Rick, podrapany na twarzy, był przy niej. Nic ci nie jest? Zapytał. Prawie go nie słyszała. Chyba nie. Uważaj, trzymaj się blisko ziemi. Gdzieś może być jeszcze jeden zamachowiec. Musimy natychmiast stąd spieprzać. Wstał. Zaraz po wybuchu bomby przed hotelem zapadła śmiertelna cisza, zakłócana jedynie przez odgłos sypiącego się na ziemię potłuczonego szkła. Teraz jednak zaczęła krzyczeć jakaś kobieta dziko i histerycznie. Któryś mężczyzna zawołał o pomoc i nagle rozległa się cała kakofonia głosów, niczym chór z piekła rodem. Błagania, prośby, jęki, skowyty i pełen bólu szloch. Rick otworzył drzwiczki eksplorera i wypchnął Adeolę na przedni fotel pasażera. Robiąc to, zarejestrował jednak kilka obrazów. Zszokowani ludzie kłębili się na schodach. Ich włosy, umazane krwią, sterczały jak u klaunów. Dookoła na asfalcie leżały porozrzucane bagaże i zwłoki. Kiedy Rick wskoczył na miejsce obok kierowcy i uruchomił silnik, wyjrzał jeszcze na zewnątrz i zobaczył Rubena. Leżał na schodach z twarzą zwróconą ku niebu. Jego oczy były otwarte i wyglądał, jakby się uśmiechał. Dopiero manewrując eksplorerem, Rick dostrzegł, że z obu rąk i nukru Rubena pozostały jedynie krwawe strzępy, a jego uśmiech to po prostu potworny grymas na martwej twarzy. Ruszyli pod hotelu i wjechali w Alriga Road, zmierzając na południowy wschód. W kierunku hotelu Tashpalas pędziły już wozy strażackie i ambulansy. Ich światła błyskały, a syreny wyły rozdzierająco. – Nesta? – zapytała Adeola. Charles, Miko, Jimmy, widziałeś ich? Rick popatrzył w lusterko. Z nimi wszystko w porządku, są za nami. Mój Boże, Ruben. To Ruben nas uratował. Kwadratowy rób. Gdyby Ruben nie skoczył na tego drania. Jak myślisz, czyja to sprawka? Rick popatrzył na Adeole. Co ja myślę? Kogo zdążyłaś wkurzyć podczas trzech i pół roku pracy jako przedstawiciel dyplomatyczny DAW? Somalijczyków? Erytrejczyków? Palestyńczyków? Izraelczyków? Sudańczyków? Chińczyków? Tajwańczyków? Naraziłaś się prawie każdemu na tej cholernej planecie. Dowiem się, kto za tym stoi, powiedziała Adeola. Jej głos drżał. Dowiem się, kto za tym stoi i ten ktoś słono za to zapłaci. Daj spokój, jesteś w szoku, zauważył Rick. Nie, wcale nie. Zemszczę się za ten zamach. Błogosławieni cichego serca, nie zapomnij. Adeola popatrzyła na niego buntowniczo. W takim razie od tej chwili nie mam najmniejszej szansy, żeby zostać błogosławioną. Rozdział piąty. Noah był w kuchni, mieszając gazpacho w garnku, kiedy marszem żałobnym Saula odezwał się jego telefon komórkowy. Jak zwykle dołączyła do niego błękitna papuga amazońska. Merlin, warknął. Mogłabyś chociaż raz w życiu zamknąć ten twój głupi dziób? Słucham, rzucił do słuchawki.